Po lewej i po prawej stronie umieściłam zdjęcia, gdzie ma źle dobrane buty. Dlaczego po lewej i po prawej jest źle? Dlatego, że ten but odcina się od koloru nogi. I przez to ona optycznie wydaje się niższa. Jeżeli zaś chodzi o środkowe zdjęcie i sam hike na środkowym zdjęciu, to od razu możecie zauważyć, że ona optycznie wydaje się wyższa. Dlaczego? Dlatego, że ma czarne buty, ale ma też założone czarne rajstopy. Przez co tak naprawdę ta linia jest pociągnięta dłuższa i te nogi wydają się dłuższe. Jakby ona na zdjęciu po lewej i po prawej miała szpilki, które mają kolor cielisty, to by to wyglądało znakomicie, ponieważ ten but nie odcinałby się od koloru nogi i przez to wydłużyłby ją optycznie. Dlatego jeżeli jesteś niską osobą i chcesz kupić sobie fajne szpilki, to pomyśl o tym, czy będziesz je nosiła właśnie do ciemnych rajstop, czy bardziej do sukienek, gdzie nie nosisz tych rajstop, czy może jeszcze do spodni. Zastanów się nad tym, bo ważne jest, żeby ten kolor buta nie był mocno odcinający się od Twojej dolnej stylizacji, od spódnicy, sukienki, spodni czy też rajstop.